kaczka z pomarańczami i cynamonem. Kaczka z pomarańczami, jabłkami, doprawiona cynamonem, solą i odrobiną pieprzu. Kaczka najlepiej smakuje zaraz po wyjęciu z piekarnika, wtedy jest chrupiąca na zewnątrz, a mięciutka w środku. Można ją zjeść z ziemniakami lub sałatką, na przykład na bazie fasoli, ziemniaków, polanej tłuszczykiem z kaczki. Do przygotowania kaczki z pomarańczami i cynamonem potrzebne są następujące składniki. Kaczka, pomarańcze, jabłka, cynamon, dżem z czarnej porzeczki, sól i pieprz. Najpierw ugniatamy w moździerzu laski cynamonu. Można wykorzystać też gotowy cynamon. Dodajemy cynamon do miseczki, wsypujemy sól, ponadto odrobinę pieprzu i nacieramy bardzo dokładnie kaczkę z zewnątrz oraz w środku, a także pod każdym mniej dostępnym miejscem. Pod skrzydłami, pod nóżkami, dosłownie wszędzie. Kroimy pomarańcze na ćwiartki, ewentualnie na większe lub mniejsze kawałki, w zależności od tego, jak duże naczynie mamy. Jabłka również kroimy, nie musimy ich obierać ze skórki, pozbywamy się jedynie gniazda nasiennego. I kroimy także na ćwiartki. Wkładamy pomarańcze oraz jabłka do środka kaczki, tak dużo, ile się zmieści. Następnie zamykamy ją za pomocą wykałaczek, bardzo dokładnie, aby zawartość nie wysypała się ze środka. Po dokładnym spięciu zawiązujemy także nogi kaczki, najlepiej odpowiednim spożywczym sznurkiem, bardzo dokładnie je ściskamy i nacinamy klatkę piersiową ostrym nożem. Robimy kilka nacięć. Przenosimy kaczkę do naczynia żaroodpornego i wkładamy do środka pozostałe pomarańcze i jabłka. Z każdej strony najlepiej naokoło kaczki je ułożyć. Zamykamy naczynie żaroodporne i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do około 170 stopni na 2 godziny. Po 2 godzinach kaczkę wyciągamy i smarujemy dwiema łyżeczkami dżemu z czarnej porzeczki. Bardzo dokładnie smarujemy, dzięki temu kaczka będzie chrupiąca, pięknie się zarumieni i dżem dodaje jej odpowiedniego aromatu. Ponownie wkładamy kaczkę do piekarnika i pieczemy jeszcze przez około 1,5 godziny w tej samej temperaturze. Tak wygląda efekt finalny. Kaczka pięknie się upiekła, zarumieniła, jest chrupiąca na zewnątrz, w środku soczysta, pyszna. Także warto ją wykonać. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegap nowych filmów, zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy!